make a marvelous team, you and me, Mr. Jesse. With my brains and your... That didn't come out right. Rentier! So glad to see you back. All cried out from Daddy's funeral. Made peace with the fact that you never told him how much you loved him. Oh, wait. You didn't do any of that, because William isn't dead. Instead, you and your band of grade-A chucklefucks let the leader of America's goddamn vampire hunting agency turn into a goddamn vampire! Mr. Secretary, sir, if it weren't for Director Rentier, we never would have found Felicity and... Isn't that just fuckity great? Then I can assume you've got her severed head hidden behind your wiry dead ferret of a frame! Secretary Harrow! Dr. Blackwell, I can't believe I'm saying this. But as of right now, you are the fucking director of the soon-to-be-renamed Rentier Institute, with all the perks and privileges entitled therein. But for now, I want you to lock these sons of bitches up for high treason! And after that, you're gonna squeeze every bit of vital information out of the tick that's currently inhabiting the carcass of William Rentier. And once you're done, apply your own damn protocols and put a bullet in its head like you should have done days ago! Are you having some sort of female moment? I fucking want this fucking done right fucking now! Would you allow me to present a counterproposal? You leave Calico right now and never come back, you lying, sweaty, lecherous, potty-mouthed, flatulent, ugly mustache creep! You ungrateful swine! You sure you want to dance that dance? President Cleveland will know all about this right here. We're having dinner after a sweet-ass musical premiere none of you were invited to because you don't matter! Jesus, I thought I'd shit myself. Amelia, that was... potty mouth? I'm about 90% adrenaline right now, Jesse, so maybe you save your critiques for when my legs stop shaking. Right now, you should go see your father. Cześć, witam was w 13. odcinku. Gramy w Evil West na PlayStation 5. Harrow powiedział to, co wiedział. Ale my się tym nie przejmujemy, tylko musimy sobie zrobić kolejne zadanie. 13. misja nazywa się Starzy Przyjaciele i pogadaj z Williamem Rentierem w jego celi. Okej, najpierw sobie weźmy następny zapijaczony. Dolce. I poszukajmy sobie znajdziek. Dobra, spadamy do naszej bazy wypadowej. Ten dalej tu siedzi. Chyba dobrze mu płacą. Okej, gdzieś tu powinna być znajdźka. O, na dzień dobry jest. Fajnie. Gdzie teraz? Zobaczmy, czy coś się nie pojawiło. Dalej mamy tą maszynę do zmiany... zmiany punktów ulepszeń. Don't blame yourself, kid. He was a friend. I promised you. Tu coś jest? You should have seen that ugly kiss when I fired his ass with this. Just wait till we all get those gauntlets. Tak sobie gadają. Jak tu wygląda ten ekwipunek? A czyli widzimy, co jest ulepszone na elektryczność. No fajnie to wygląda. Coś tutaj mamy? Dobra, idziemy pogadać z Williamem. Gdzie on się znajduje gdzieś w celi, pewnie na dole. Niech jeszcze tutaj nie posprzątał tego? Okej. O! Chyba się już czuję lepiej, zdecydowanie. Zobaczmy. As you can see, the region compound appears to have some unexpected positive side effects. You know, I'm not the most attentive son, but I could have sworn your leg.
I feel 20 years younger, Jesse. Get the Panzer wagon ready. You and I are gonna find Felicity, just like the old days. Let's just wait and see how this thing with Harrow is gonna land. Harold, pah! That two-bit tyrant could command his way out of an Oklahoma outhouse. Yeah. We sure he's all right? Well, from a purely virological standpoint, he should have turned days ago. If we're seeing nothing by now, I guess the compound works. I can hear you, you know. Oh, better than ever. Goodness, you sound like Gravener with all your silly worrying. Where the hell is Edgar? Dobre pytanie, gdzie jest Edgar? Starszy przyjaciele. When he thought you were dead, Edgar went on something of a revenge ride. He tracked down Chester Morgan, thinking that chatterbox might have some insight on Felicity's whereabouts. I knew that rat son of a bitch was too slippery to croak it. According to our sources, nowadays he dabbles in arms trafficking. Got himself a hideout in the mountains. Edgar snuck into the hills with a box of dynamite. If Gravener wants to get himself killed, let him have at it. This freezes up for the matter at hand. Like hell it does. No i okej, obejmujemy kontrolę nad Jessem. Dotrzeć do powozu. Czego? Dotrzeć do powozu Chestera Morgana. To jest ten. Ten wampir, czy wilkołak chyba? Nie, wilkołak. W porządku. Coś ty powiedział Jesse? Nawet nie słyszałem. Ale nie podoba mi się zachowanie tego Williama, ojca Jesse'ego. Coś jest nie tak z nim. Dostępne są nowe zalety. Jakie nowe zalety? Mamy jeden punkt umiejętności 5000 dolców. Dobra, to pomyślę później, co, na co sobie wydam, a tutaj mogę coś sobie ulepszyć. Jak widzimy, tutaj mamy wszystko ulepszone. Na maksa. I tutaj nam brakuje troszeczkę dolców. I tutaj też. Dobra, zbieramy dalej pieniądze i idziemy. Duża otwarta przestrzeń. No nie podoba mi się to. Wow. Będzie wymagająca walka, okej. Okay. Dawaj go, Jesse. Ustał? Oczywiście, że oberwał. O to chodziło. Uwaga, uwaga, na ataki! Nie ty, ty! Dobra, płomienie! Spal tego dziada, ile wlezie! Nie, nie pozwólmy mu się leczyć. Nie pozwólmy mu, wykończ go. Pięknie. Dawaj go tutaj. Dobra, teraz to. Nie ma jednej opcji, przynajmniej pokonać jednego i osłabić drugiego. Jak najwięcej przeciwników. W końcu dostaliśmy jeszcze punkt nowy. No 14 poziom my wbili, świetnie. Dobra, idźmy dalej, idźmy dalej. I can't believe I gotta get all the way down there. Mamy kolejne dolce. Coś jeszcze jest? Gdzie
nas to poprowadzi. Zejdź na dół, Jesse. Mamy dolce kolejne, okej. Okay. Spalmy to. Mogłoby się to szybciej odnawiać. Ale trudno. Nie mamy żadnej elektryczności, nic nie możemy sobie teraz naładować. A już słyszę przeciwników gdzieś tam w oddali, o. Czego trafię, dziada? Nie. Nie dostał chyba, patrzcie. To jest to, że oberwał? Czy nie? O, dobrze, tu zerknąłem. Przynajmniej się naładujemy, ale co z tego, jak jest jeden? Szkoda, że nie więcej. Troszeczkę spanikowałem, niepotrzebnie. Ajajaj, wleciałem w to gówno. Klepuj, 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 klepuj! Wycofaj się, Jesse. Spokojnie, za dużo się dzieje. Gdzie on jest? Żebym go pokonał? Tego się udało pokonać, ale co z tego? Zajmiemy się najpierw tym. Jesse, szybciej strzelaj. Mamy wykończenie. Gin, dziadu. Ależ było blisko. Jest wykończenie, dawaj go! Udało się w końcu, nie wiem ile razy próbowałem, ale się udało. Przekroć rzekę. Ależ była trudna walka, masakra. Oj, Jesse, spokojnie. Po tej mega trudnej walce należy nam się medal. I sporo dolców, i w ogóle ulepszeń, i w ogóle wszystkiego najlepszego. Jako tako. Mamy dyndołka. Czy ja tu przejdę? Nie.
Może na ryby pójdziemy, też nie, a tutaj? Aha, tu trzeba iść. To my najpierw zabierzmy to. No dobrze, dobrze, żeś powiedział, że nie tędy. Czy mi się ładuje? Czy ja to dobrze widziałem? Tędy nie przyjdziemy. Coś jeszcze tutaj mamy? Nic. To musimy przejść tędy. Gdzie my wkroczymy? O kurde, jakaś nowa lokacja się szykuje. Ależ była trudna walka. Chyba 70 razy zginąłem z tymi trzema potworami. Na szczęście mi się w końcu udało. Zobaczmy, co my tu mamy. Piorun się nie ładuje. Dolce zbieramy. Po kładce teraz musimy iść, tak? Aha, czyli to musimy rozwalić. Spoko. Proszę bardzo. Zobaczmy, co jest w środku. A, czyli mine. Kopalnia. Kolejna kopalnia, Jesse. To niedobrze wygląda, tak? Tu mamy tu. Ale tu coś jest do rozwalenia, zobaczmy. Aha, czyli tu były tylko dolce. Coś jeszcze? O, tu jest coś do zestrzelenia. A, sorry, Jesse, sorry. Czyli jeszcze tutaj nie przejdę. Może dookoła trzeba pójść. No właśnie, pomału, Jesse. Którędy, gdzie? Tutaj nie przejdę, a tutaj? Może z tej perspektywy będzie coś do... O właśnie, uszczelenia, dobra. Czyli chyba musimy szybko wrócić, bo my to tylko po to poszli tutaj, żeby zestrzelić. Tak jest. Ale najpierw zerknijmy tutaj, uważaj, Jesse. Mamy skrzynię. Co nam da skrzynia? Zobaczmy. System podwójnego życia, o co chodziło? Rękawica Arentera zdobywa umiejętność powolnej regeneracji zdrowia. Potrzeba około 90 sekund do wyleczenia całej obecnej żywotności. Świetna sprawa. To chyba w następne pójdziemy w to. Ulepszenie. To się naprawdę nam przyda do wszystkich przeciwników, z którymi walczymy. Pamiętajmy, że trudny poziom robi swoje. A, no widzicie, patrzcie, Jesse nie może już zejść na dół. Jak już weszło się do góry, to już się nie zejdzie na dół. Zejdziesz? Okej, tak nic nie ma. Zobaczmy, co tu mamy. Nowy schemat. Elektrokusza pewnie, tak? Bełty elektryczne. Są dostępne. Za 9400. Elektryczne bełty, które trafią w przeciwników, tworzą między sobą zadające obrażenia powiązania. Wiązania trwają 6 sekund. Co z tego, jak nie mamy tyle znowu pieniędzy? Ale to nic, idziemy dalej. Fajne, fajne lokacje. Co my tu mamy jeszcze? O, na dole widzimy dolce. A tutaj? O, mamy linę przy okazji. Czyli dwie pieczenie na jednym ogniu. Na pewno do czegoś to będzie służyło. Dobra, to teraz pójdźmy tędy. Gdzie nas to zaprowadzi? A czyli teraz widzicie, przyda nam się właśnie lina, którą my zebrali. Idziemy na drugą stronę. Spada jaskinie. Zaraz. Tu coś mamy. Pięknie, idziemy dalej. Żeby tak walki szły, jak te skakanie na linie. Edgar?
Uwaga, tam dość do nas strzela, nie możemy tak pozwolić, żeby nas strzelał bez wiecie. Dobra, w ten sposób damy go Jesse. Ktoś nas chyba wołał. Tylko jest spokojnie, bo ktoś teraz nas strzela. O, co to jest za koleś? Jakiś... zwykły przeciwnik, okej. Uwaga, Jesse. Uwaga, uwaga, spokojnie. Czego stąd trafię? Nie, nie ma opcji. Nie pozostaje nam nic innego, jak udać się do góry. Okej, pięknie. Znowu słaby punkt, uwaga! Dostał. Czy my go wykończymy? Tak jest. Widzicie, chyba został pokonany, dobra. Gdzieś na dole jest. Albo się przyciął, widzicie? O kurde, nową giwerę mamy. Gatling rentierów. Krzyżak w prawo oraz R2, żeby strzelać. Fajnie. Mamy notatkę. Hey boyo, guess who's got his hands on the biggest stash of guns and ammo since this... Aha, tu nas to doprowadzi, bo tutaj też możemy zejść. Najpierw idźmy może po to, co nie? Tak jest, pięknie. 522. Tutaj nie przyjdziemy, czyli musimy wrócić z powrotem do góry. Dobra, wytestujmy sobie tą broń, zobaczmy co. Jest zabawa, no. Dobra broń, jeszcze jakby ją ulepszył. Zobaczmy, jak wyglądają ulepszenia. Od 15 dopiero poziomu, widzicie? Ale wszystko jest naładowane. Cudownie, wychodzimy z tej kopalni. Temu chyba już wszystko zebrali, mamy wszystko na maksa. Bateryki tak samo. Przejdę. Poszukajmy sobie czegoś. O, tutaj było to. Bateryki, ale bateryki mamy wszystkie napełnione. Tu coś jest oprócz rozwalonego? Pieniądze są, ale kurde, czy będziemy coś mieli więcej? Edgar's been here, no doubt. Tam się coś świeci, patrzcie. Tutaj nie przyjdziemy, tutaj nie przyjdziemy. Mamy jedyną drogę tędy. Weźmy może płomienie, co? Zobaczymy, jak sobie poradzą.
twoje ostatnie słowo, co? Musiał się dziad zamienić tego wilkułaka, no. Ciekawe ile Jesse wytrzyma, ile my wytrzymamy z tym. Pięknie o to chodziło. Dajesz go Jesse. Chyba te dziady zostały, uwaga. Zdrowie się nam przyda, no oczywiście, że nam się przyda. Mamy wykończenie, o to chodziło, pięknie. Gin. Jak stoimy z punktami? No prawie, prawie. Bijemy 15 poziom. Tam już coś jest, ale zaraz. Co mówisz, żeby to otworzyć? Mam do tego strzelić? Nie. Ten kabel gdzieś tutaj prowadzi. O, tutaj jest skrzynia. Nie wejdziemy. Musimy iść dookoła. Mamy Edgara. Co on znowu wykombinował? What a waste of perfectly good explosives. Next time you go and die like that, you better stay dead. Noted. Damn you, Jess. Your horseplay's gonna get me killed one day. Since you hauled your ass all the way down here, how about you make yourself useful? Okay. To było naprawdę przyjacielskie przywitanie. Ale zanim to zrobimy, co mamy w ogóle zrobić? Zobaczmy, znajdź powóz Chestera. Najpierw do góry. Idziemy zabrać to, co mamy zabrać. Trzeba przyznać, że muzyka jest klimatyczna. Co mamy zrobić? Tu mamy się coś rozglądnąć, tak? Zobaczmy. Aha, on używa tego. Nie wiem, jak to się nazywa, ale znajdź i zniszcz. A, pieczęci Majka. Czyli co? Musimy iść za tymi... Okej. Chodź na górę. No się udało. Jedno rozwalone. Czy to wystarczy? Czy jeszcze trzeba będzie coś zrobić z drugim? O, dokładnie. Czyli drugie trzeba też rozwalić. Stąd nie strzelimy? Nie. Znowu dookoła.
Jak dobrze rozumiem. Chyba, że coś tu będzie, ale wątpię. A tutaj jest, widzicie? Teraz się coś otworzyło tam. Kurde. Nie bez przyczyny było tutaj. Udało się. O to chodziło. Majka, no z miłą chęcią zniszczymy Majka. Edgar, gdzie stoisz? Oczywiście, jak zawsze się zmył. I gdzie, którędy teraz? A gdzie on jest? Tutaj! Dobra, nie pogadajmy z nim. Tylko weźmy, zróbmy, co mamy zrobić. To nam utoruje drogę do przodu, przed siebie. Dojdzie do kryjówki Chestera. Looks like Chester invited some friends. O, tu były dolce schowane, uwaga! No bo zaraz tego pożałujesz, Jesse. O kurde. O tym właśnie mówiłem. Zobaczmy, jak bardzo i jak dużo weźmiemy jej tego zdrowia. Dobra, użyjmy tego. Pokonajmy najpierw tego potężnego przeciwnika. Ile wlezie? Mamy kolejny punkt zalet. Cudownie. Okej, ktoś jeszcze został? Wszyscy? Mogę już zabrać tą skrzynię? Jak najbardziej. Idzie jeszcze jedna. Tu mamy. Proszę bardzo, wszystko my zebrali. Zobaczmy. Tak jest. Punkty? Jeden punkt. No to bierzemy od razu ulepszenie, tak jak mówiłem. To. System podtrzymywania życia. Bierzemy. Cudownie, idziemy dalej. To on? Chester czy Edgar? Mamy go. Niedobrze. Co on kombinuje? Hey, lads. Wait. I wanted to go! Ah, what the hell? I was going to tell you everything! I even got you some wine! What is wrong with you? Sorry, Chester, force of habit. What did you want to tell us? I assume you know about the bats carrying the blood of the ancient beasts.
like the leeches weren't enough. We need a where, Jester. After Tabano's demise, Andalusia invested in a forlorn train manufacturer, Persephone, located in a secluded area in the middle of nowhere. Perfect breeding grounds for her fluffy little biological bombs. She wants to use those trains to infect the whole country. And she's just rich enough to pull it off. All the money transfers, they come from a bank in Carmine. That's her headquarters. But my sources tell me she's using those resources to set up her endgame. Which is? Destabilization. Chaos. She's headed for DC. The capital. Jesus, that little brat is ambitious. For a street rat. Tabano picked her ass up out of the gutter, gave her a new name and a new cause, and now she thinks she's queen shit. She's building a fucking army. Why do you even care, Chester? War's good for business, ain't it? She's gone plumb crazy. Making it that much harder for all us simple sanguisuge folk. Turning all those blood bags. Pulling that stunt on your father. Oh, don't you worry about my father, Chess. L'Orque de la Vida. You want some? You what? Please tell me you didn't use the orchid. It doesn't cure a damn thing. It may keep it down for a little, but it always comes back with a vengeance. Bullshit. I saw it with my own eyes. It works. You saw what you wanted to see. But it's gonna happen. All it takes is a drop of blood.